Siemaneczko, witam na otwarciu paczki od Ewy z Gdańska. Serdecznie pozdrawiam Kuba, Sylwan. Pozdrawiam Ewę. Pieski już tutaj ze mną też na otwarciu paczki są. I proszę Państwa, tutaj dostaliśmy takie fajne torby. Przydadzą się z Actiona. Oprócz tego wieszaki na skarpety na przykład mogą być takie fajne. Plus torebka taka fajna. Murzyn, murzynku, poczekaj chwilę. Wiem. Tutaj Ewa wam przysłała też. Będzie jedzonko, bardzo dziękujemy. Tu mi murzyn pomazał, ale na chlitark tutaj są też fanty. I na projekt las. Na projekt las takie woreczki na przykład. Tych woreczków jest tutaj spora ilość. Murzynku, zaraz dostaniesz, poczekaj chwilkę. Patrzcie, co tu się dzieje. Murzyn już po prostu aż mu ślinka kapie. No i super. Kubeczek taki termiczny na zupę na przykład może być. Ja tu już troszeczkę otworzyłem. Dlatego taki tutaj jest bałagan w tym pudełku, bo było przepięknie zapakowane oczywiście. Kufle, piękne kufle niemieckie. Kolejna dawka jedzonka, ale będzie wyżerka. Ale i dla nas jest wyżerka, bo dostaliśmy po czekoladzie. Sylwan orzechowa, ja truskawkowa. Bardzo lubię truskawkową. Karty do gry w kanastę. Super, przepiękny gadżet. Pchlotargowy. I kolejne kufle. Kolejne kufelki. O, pieski już są grzeczne. Nie dokuczają. Butelka taka. Wow. Mega. A jeszcze jadąc tutaj znalazłem coś takiego. Także wpadł kolorek po drodze. Przy okazji. Tutaj kolejny kufel. O, widzicie jak zapakowane elegancko. Oktoberfest 2002. To były czasy. 20 lat temu ponad. I torebrunia. Piękna. Już dwie torebunie. I taka szaszeta na laptopa albo na tableta. Też oczywiście. Na projekt las. Tak właśnie. Bardzo dziękujemy. I do kolekcji. No to właśnie kufelki. Ale tu jeszcze jest dla Sylwana, on bardzo lubi. Kawunia. Pięknie. I to fi. To fi. Dla żony i dla mamy. Podzielą się. I tutaj jeszcze jeden. Oj, pierniki. Piękna sprawa. No i oczywiście rękawice, bardzo przydatna rzecz. A właśnie jeszcze wam opowiem troszeczkę przy okazji. Przy okazji wam opowiem. Mało filmów jest, mało projektów las, bo od poniedziałku do soboty pracuję w wulkanizacji. Wymieniam opony i koła, więc jest teraz sezon. Wymieniajcie koła, wymieniajcie opony na zimówki, żeby czuć się bezpiecznie, żeby było bezpiecznie. Patrzcie, jaki kufel. O, mein Gott. Przepiękny. Fantastyś. Także nie mam kiedy pojechać, żeby zrobić projekt las. Pchlitarg w niedzielę, no to się udało. Obieraczka do marchewek w kształcie marchewki. Przepiękna. I tutaj jeszcze jeden kufel i takie fajne metaliczne kubeczki. I tutaj jeszcze jeden kufel. Niesamowite rzeczy. I woreczki jeszcze. I jeszcze jeden kufel. I jeszcze jeden. A tutaj taki znowu na zupkę. Piękna rzecz. Ewo, bardzo ci dziękuję za te wspaniałe fanty. Za te wspaniałe dary. Zaraz to poukładam, bo zrobiłem tutaj mały bałagan. No i pieski zaraz tutaj jak czekają grzecznie. Już dostaniecie zaraz. Tak, jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wam miłego dnia. No i do zobaczenia w najbliższym odcinku. Hej!
Złomiku, jak widać, niewiele jeszcze jest. Nie ma czasu, kiedy zbierać, ale troszeczkę jest. Tutaj jakiś fotel samochodowy. Był boiler. Troszeczkę tych czerepów od agregatów tutaj jest. Jest gruby złomik tutaj z Maćkiem, żeśmy połowili. Widzę, że jeszcze jakieś wpadły tutaj tarcze. Troszeczkę tutaj i puszek tam będzie ze 3 kilo może. No nie ma kiedy zbierać na razie. Ale zawsze coś tu już się udziobało. Tylko też nie ma czasu, kiedy z tym pojechać. Niech się uzbiera więcej jeszcze. Tak to wygląda.